Siema! Witamy! Dzisiaj przepis z tej oto książki. Kompendium wiedzy Jarosława. Oczywiście książka jest równego wieku ze mną. Także zobaczycie, co żeśmy wykminili razem. Zapraszamy do oglądania. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie tworzyć roladę biszkoptowo-czekoladową. Tak. Do użycia rolady, do przygotowania rolady, na początek sobie zrobimy ciasto, czyli mamy 4 łyżki mąki pszennej, przesianej, 4 jajka i 4 łyżki cukru. Ten, kto nie lubi tak dużo cukru, można użyć 3 łyżki. Właśnie. Najpierw zaczniemy od ubijania, roztarcia jajek z cukrem. Właśnie i przystępujemy do pracy. 4 jajka. Całe. Ups. Cztery łyżki cukru i 15-20 minut trzepaczką ręczną, można mikserem, doprowadzamy do białości. Właśnie mamy ubitą masę, bardzo kusista. Teraz będziemy wrzucać po łyżce delikatnie mąki i dalej ubijać. I teraz przekładamy sobie gotowe ciasto. Przekładamy sobie do blachy wyłożonej pergaminem i wysmarowana masłem. Bardzo proszę. Tak oto wygląda nasze ciasto. Czekamy, aż piekarnik się nagrzeje. Wstawiamy do pieca. Pieczemy na złoty kolor. Trzeba uważać. A później zrobimy sobie masę czekoladową. Teraz zrobimy sobie masę do rolady. Potrzebujemy tak, cukier, 3 łyżki cukru, 3 łyżki kakao, bardzo proszę, już tu wymieszać, i dodać do tego mleko, i to należy zagotować, pół szklanki mleka. I trzeba to zagotować, aż będzie gęsta masa. Właśnie mamy przygotowaną czekoladę. Musieliśmy ją podgrzać, aż się zrobi gęsta. Właśnie o. Coś ten deseń.
musi ona ostygnąć. Teraz będziemy rozwiercać masło. 200 gram masła na taką śmietankę. Później dodamy sobie żółtko, jedno żółtko i dwie łyżki spirytusu i ostygniętą czekoladę. Zabieramy się do działania. Bierzemy sobie mikser i będziemy rozwiercać. Właśnie mamy rozwiercone masło. Teraz dodajemy żółtko. Bardzo ładnie. Teraz dodamy sobie dwie łyżki spirytusu. Jedna. Druga. O, super. Mamy masło rozwiercone, czekamy aż się ostudzi czekolada. Teraz będziemy wyciągać nasz biczkop i będziemy go obkręcać w ścierkę od razu po wyjęciu, to jest bardzo ważne. I będziemy zawijać, jak biczkop ostygnie. Właśnie mamy rozścieloną ścierkę i teraz trzeba wyciągnąć biczkop, jak najszybciej go wyłożyć. O, bardzo piękny. Ściągamy folię. I go zawijamy w ścierkę. I zostawiamy do ostygnięcia. I właśnie mamy przestudzoną czekoladę. Teraz będziemy ją dodawać do naszego masła. Patrzcie, o właśnie. Najpierw troszeczkę. A teraz reszta. Bardzo dobra.
właśnie masa jest zrobiona. Jeszcze tylko trzeba obczyścić, wymieszać dokładnie, wszystko wybrać. O, super. I będziemy teraz zawijać biszkopt. Biszkopt już tam przestygł. O, bardzo ładnie. Teraz cała masa. Na biszkopt. Trzeba dobrze rozsmarować. I teraz zawijamy dość dobrze. O, o właśnie, o właśnie, w ten sposób. O, super. A większy talerz i do lodówki. Musi się schłodzić. No jak się schłodzi, zrobimy polewę. Do polewy użyjemy sobie tabliczkę czekolady 90 gram. Oczywiście w owych czasach jest tak, że tabliczki czekolady mają po 90 gram. Jest to zgroza. Użyjemy sobie białej czekolady z chrupkami czekoladowymi. Pokruszona, mi się ugadzało akurat tabliczki. Łyżki mleka. Super. Teraz będziemy je ogrzewać, rozpuszczać i zaraz wracamy. I proszę, mamy właśnie rozpuszczoną naszą czekoladę. I zaraz będziemy robić, polewać naszą roladę. Ja lubię, jak ta czekolada fajnie spada, zjeżdża, fajnie to wygląda. Tak to się prezentuje. Czekamy, aż wszystko wystygnie. Co sądzicie o tym przepisie? Co sądzicie o wykonaniu biszkoptu bez proszku do pieczenia? Wow! Tak, tak, ogólnie biszkopty się robi bez proszku do pieczenia. Bardzo stara metoda, zważywszy na to, że się białka ubija, jajka się ubija, to powoduje, że biszkopt rośnie. Od niedawna, gdzieś tam x lat temu dodawano się, zaczęli dodawać proszek do pieczenia. Sama chemia! Ale wracając do tematu, próbowaliśmy tej roladki i powiem wam, że jest smaczna. Ale rolada szapoba. Nie, rolada bardzo dobra, więc polecamy. Stare przepisy są naprawdę mega koso. Koso? Koso, kosior. No, smaczne. Dziękujemy za subskrypcję.
Dziękujemy za oglądalność, łapki w górę oczywiście. Zapraszamy na następne odcinki. Pa! Siemaneczko!